Czy winnym jest nieznajomy? A może ktoś tutejszy? Czy jednak Iza znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie? Sprawa Izy Strzałkowskiej z Gdyni do dziś pozostaje niewyjaśnioną. W 2011 roku w tak dobrze znanej okolicy, na jednej z pobliskich ścieżek, w odległości zaledwie 300 metrów od domu, dochodzi do tragedii. W sprawie nie brakowało różnych hipotez, prób łączenia tej sprawy z zaginięciem Iwony Wieczorek, czy nawet podejrzeń, że przez te wszystkie lata poszukiwano nieodpowiedniego człowieka. Po więcej zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTube i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.